16 kwietnia wspominamy błogosławionego Archanioła Kanetoli, prezbitera. Archanioł urodził się około 1460 roku w jednej z najszlachetniejszych rodzin Bolonii, Kanetoli. Rodzina ta była uważana za odpowiedzialnych za śmierć Annibale Bentivoglio w czasie walk pomiędzy tymi rodzinami. Wtedy miało też miejsce zabójstwo ojca Archanioła i wszystkich jego braci, a tylko on, jako dziecko, miał szczęście przeżyć dzięki przypadkowi. 29 września 1484 roku w klasztorze Najświętszego Zbawiciela w Wenecji Archanioł przywdział habit kongregacji kanoników regularnych Matki Bożej z Reno, zwanych Renanami. Tutaj zostały mu powierzone zadania związane z przyjmowaniem pielgrzymów, w których niekiedy rozpoznawał morderców swoich bliskich. Zawsze jednak heroicznie potrafił powstrzymać swoją chęć zemsty. Archanioł był bardzo pokorny i kochał samotność. Przez długi czas odrzucał jakąkolwiek godność kościelną i przyjął święcenie kapłańskie tylko z poczucia posłuszeństwa. Następnie spędził kilka lat podróżując między różnymi klasztorami należącymi do jego kongregacji we Włoszech. W 1498 roku poprosił o przeniesienie do klasztoru świętego Ambrożiego w Gubbio, aby oddać się gorliwemu życiu kontemplacyjnemu. Jednak na pewien czas Archanioł musiał powrócić do klasztoru Najświętszego Zbawiciela około 1505 roku. Później został mianowany wikariuszem w San Daniel in Monte koło Padwy, gdzie pozostał do 1509 roku, gdy zdecydował się powrócić do życia eremickiego w Gubbio. Tam jego sława świętości rozprzestrzeniała się coraz bardziej i był kochany i czczony zarówno przez biednych, jak i potężnych. Archanioł przepowiedział książętom z Urbino kilka przyszłych wydarzeń. Miał też okazję przepowiedzieć Giulianowi de Medici, uchodzącemu do Urbino, jego powrót do miasta z honorami. Toskański książę nie zapomniał tej przepowiedni i jak tylko już mógł wrócić do Florencji, a jego brat Giovanni został wybrany papieżem pod imieniem Leona X, książę zaczął działać, aby nagrodzić pokornego pustelnika z Gubbio, oferując mu biskupstwo florenckie. Jednak Archanioł kategorycznie odmówił i ograniczył się do prośby o przyznanie specjalnych odpustów dla klasztoru świętego Ambrożego. Podczas podróży powrotnej z Florencji błogosławiony został zaatakowany przez gorączkę, która uniemożliwiła mu kontynuowanie podróży. Musiał się więc zatrzymać u rodziny Acquisti, która po śmierci jednego z jej członków z Gubbio powróciła do miasta. Pomimo troskliwej opieki, którą mu okazano, Archanioł Kanetoli zmarł 16 kwietnia 1513 roku. 3 grudnia jeszcze tego samego roku jego ciało zostało przeniesione do kościoła klasztornego świętego Ambrożego w Gubbio, gdzie do dziś jest przechowywane nienaruszone. Kardynał Prospero Lambertini, który był świadkiem rozpowszechnienia jego kultu, a później został papieżem Benedyktem XIV, 2 października 1748 roku zatwierdził oficjalnie tytuł błogosławiony i przyznał Archaniołowi mszę i nabożeństwo własne zarówno dla jego kongregacji, jak i dla archidiecezji rodzinnej. Głównym źródłem informacji na temat życia ziemskiego błogosławionego Archanioła Kanetoliego jest biografia napisana przez jednego z jego współbraci około 20 lat po jego śmierci, w której dokładnie określono pochodzenie prawie wszystkich informacji. W styczniu 1772 dodano dodatek zawierający relacje łaski przypisywanej jego potężnemu wstawiennictwu. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś błogosławionego Archanioła na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.